Cześć, witam was. My z ferworu walki po przegranej z naszym kapitanem, ale tutaj już z nimi sobie załatwimy całą sprawę. Tam sobie strzałki zaraz wezmę. Trzeba pamiętać o tym uzupełnianiu żyćka. Dobra, tu nasi walczą, ale my musimy wrócić tamtego śmierdziela załatwić. Strzały chciałem wziąć jeszcze tutaj. Sobie ogarniemy je. Tam gdzieś na górze niby się schował. Fruniemy tam w związku z tym. Ci kapitanowie czasami stwarzają delikatne problemy, jeżeli mają obstawę. To jest całkiem ciężko z nimi. Musimy tu się dobrze... Czuć dobrze w to. Aby zyskiwać premię. Przytrzymaj spację, aby odblokować. Aby wybrać klejnot. O, zwiększa obrażenia. Ale czy mi się to zaaplikowało? Teraz chyba, okej, czyli w ten sposób. Mamy tego alchemika z poprzedniego odcinka. Nie wiem, czy on nas nie położył. Szczerze, nie pamiętam jakoś za bardzo, czy to on. Zobaczymy sobie to zaraz, czy ten alchemik był na tyle trudny dla nas. Of all this mayhem in Mordor. I am the alchemist, and it's my job to bottle all that fury. You will fuel the Dark Lord's army, though you may have to die first. No nie był on jakimś wyjątkowym wyzwaniem. Ekwipunek, zbrojka lepsza. O Jezu, jak my tego potrzebowaliśmy. Dobra, ale my innych klejnotów tutaj nie mamy w zasadzie.
ale czwarty poziom zbrojki to już może nam dać sporo. Dobra, zapolujmy sobie na tych wszystkich łgarzy tu. Jesteśmy tu, czyli tu, kruk. Berserk grozy, no tak wygląda jak berserk jakiś. Cześć. Dobra, patałachy, z wami mi się nie chce walczyć. Egzekucję jak najbardziej. Jakąś wykonać na was. Elfi gniew, jak myśmy go włączali? Pod piąteczką. Dobra, olejmy ten gniew. Lok udręczony. Perser grabieży. Będziemy śpiewać. Oj, kurde. Panowie, coś jeszcze do powiedzenia tutaj macie? Ja bym chciał się tu jeszcze u was podleczyć. Teraz chyba uda się. Tego się tu podleczymy. Dobra, spadamy. Oh.
O kurde, cwaniak. Mamy ich, mamy ich. Idziemy po następnego kapitana. Sobie sprawdzimy jakieś podsumowanie wtedy. Dobra, tu na górę. Cześć chłopaki. Dobra, i co teraz? Co teraz, berserku grozy? O co chodzi? O co kaman teraz? Czy gra się zawiesiła? Czy to, to, drodzy mili? Będziemy tak tańczyć? No nic nie mogę zrobić. Ja pierdzielę, też w takim momencie. No nic nie mogę zrobić, niestety. Niestety. O! Po chwili! Ale trzeba było długo czekać, nie? Się dziwię, że taka stara gra jeszcze... Tyle musi... Tutaj mieć problemów. No może nie aż tyle, ale taki problem... Pokaż ekwipunek, zdążę przed tym. Poziom trzeci. A ten co tu chce? Nie, ja już chyba więcej żyćka nie zdobędę. Dobrze, czyli co? Tutaj arena jakby była wolna. Tak, zgadza się. Tu jeszcze mamy kogoś. Na całkiem niezłym poziomie dla nas. Szósty, tak? Szósty tam był? Zaraz ogarniemy to. Szósty, tak. Czyli taki, no... Niezbyt, a tutaj gdzie w ogóle możemy tych sobie wszystkich kapitanów podejrzeć? Garnizon, co? Nie. Nie garnizon. Armia. O. Czyli co, byśmy kruk zabójca Bessie, byśmy musieli go zgładzić, tak podejrzewam. Dobra, ale pierw tego sobie tutaj, co mamy pod drogą, ogarnijmy. Kurde, chciałem na tą... This orc keeps Karagors. Useful in battle, but a deadly hazard in camp.
Czyli co, gdzieś tam teraz? Tak to my się, panowie, tu nie będziemy bawić. Ze szczura też wzięliśmy tam. Jak jest kapuś, trzeba zawsze korzystać, nie? Z tej informacji. Nie wiem, co można go natychmiast zabić atakami bestii. I srób. Broń zwiększa życie zabierane przez tę broń. No dobrze, skoro dają, trzeba korzystać w tym momencie. Zastanawiam, gdzie mi się podział ten znacznik teraz. Czy to jest bezpiecznie w ogóle włączyć tą mapę? On jest za mną. Nic się nie dzieje. Czyli co, ci łucznicy mają dodatkowe zabaweczki, które można podnieść? Nie wszyscy. Ale czekajcie, no przecież mnie tam prowadzi ten znacznik. Tylko że ja tu nic nie widzę, nie?
Mamy tu jeszcze strzały. Egzekucja z góry. Jeszcze bym chciał to skończyć, tylko nie mam bladego pojęcia jak. Oni tu niby słyszą, że coś się dzieje. Ja nie wiem, z tą grą czasami. Teleportował się. Skun uroczy. Rozwścieczony. Sobie oczyścimy delikatnie terenek. Ale się zaklinowało. Skun. No to boom. Niewrażliwi na ataki bestii, takich jak Karagory i Graugi. Zabity. Do it. I ciebie też roztrzaskamy tu. Co tam Skun Skunks miał dla nas? Jakaś broń mocniejsza. Poziom czwarty. Tak jest. Sztylet mamy trzeci. Dziwny ten mechanizm. Kogo tu byśmy jeszcze mieli? Nie, no ja muszę tamto z tym niebieskim znaczniczkiem zrobić koniecznie sobie tutaj. Tam coś mi każą ewidentnie. Te głąby pewnie nie zauważą. Przeszukaj posterunek. Pod łopateczkę. The Shriekers are coming for you. But since they ain't here now, looks like it falls to me to hack you up. Damy radę im? Obstawiajcie już w komentarzach. Dobra, wycofanie.
no chyba mięsorożca tutaj nie było nam potrzeba na ten moment. Nie wierzę, co my się tu wkopaliśmy. Wańka. Jeszcze punkt umiejętności nam wleciał. Maku, mięsożerca. I think this one fancied himself a ranger. Żadna, rzadka heroiczna broń. Gdzie to teraz wpadło? W kapturki? Nie. Tak. Tracker, Mordor's equivalent. Subtract your years of training and substitute feral cunning instead. Ale one są identyczne, nie? To tak naprawdę nam nie robi różnicy. Tu jeszcze punkty doświadczenia. I punkty umiejętności. Ja bym chciał tu, kurde, iść. To z przytrzymania. A gdzie było to wysysanie? Detonacja. Odrzuci wroga, ja z tego nie korzystam. Cholera wie, może to dosiądzenie się jest warte swojej ceny. O kurde, ale nas zaskoczył tu od tyłu. Ohoho, Grisza. A. Grisza Shisha pad, bańkę dostał. Ekstra się walczy. Jak się tak wczuję, chwilę pogra, nie? To można naprawdę tu nieźle sobie nazbierać tych umiejętności. To tam coś było jeszcze do zebrania. Dobra, nie zniknęło. Świetna informacja. Oh!
Niekoniecznie mi się chciało z nimi walczyć. Tylko żebyśmy tu nie zginęli na koniec odcinka. Dobra, musiałem się wycofać, nie było tu wyjścia. Teraz zejdź z tego, człowieku. Musimy się podleczyć delikatnie, przecież w takich warunkach nie będziemy tu pracować. Dobra, chrzanić tam to, co mieliśmy do podniesienia, drodzy państwo. Co to jest w ogóle ta czaszunia? Ja nie wiem w tym momencie. Mam nadzieję, że chłopacy tam się uspokoili, bo ja chcę się w tym miejscu z wami pożegnać. Dajcie oczywiście znać w komentarzach, co sądzicie o tej grze, jeżeli dotrwaliście do tego momentu. Cześć.